Czemu nie mam jakiegoś dopalacza magicznego jak w Need for Speedzie? Aha, VIP tent, czyli chyba tutaj. Oj, wykryty. No co wykryty? Nic nie wykryty. Chodźcie tu. Ale patrzcie, nie mam tego. Nie mam w ogóle pistoletu żadnego. I to mnie zaczyna nerwić. O, dalej uciekasz? No nie. O! No pięknie, jeszcze mnie policja goni. Parkour. Dalej biegniemy. No dziękuję ci bardzo, wiesz, za takie wspaniałe rady. Oj, panie władzo. Jej. No strzelasz po cudzych samochodach, no. Pięknie, podążaj za nim, no to biegniemy. A, jeszcze zdążę. No i co, i nie wiesz gdzie biec. No to ja się chowam. Podejdę troszeczkę bliżej. O, właśnie, na przykład tutaj mogę podejść. I tutaj mogę podejść. O, i znowu ucieka. No jasny gwint, no stary. I tak cię złapię. Hopsasa. I przez murek. I dalej uciekasz. Ja bym uważał, proszę ja ciebie, i stał w miejscu, gdzie jest policja. Bo na przykład oni mogliby mnie spokojnie wtedy złapać, nie? A przynajmniej utrudnić mi znacznie. Oj, ty tam jesteś. Nie zauważyłeś mnie? No patrzcie, no nie mam jak go, kurde, rozwalić. O, i ucieka dalej. No dobra, to biegniemy za nim. I jeszcze dalej. Gdzie tu jest wyjście do jasnej cholery? No. Gdzie jesteś? Co, wylazł znowu stąd? Patrzcie, jest. A! Dobra, biegnę dalej. No gdzie ty biegniesz? No i tak cię złapię, no. Officer in trouble! Jaki officer in trouble? Ja nic nie wiem. Ała. Ściemnia mi się ekran. Oho, i co teraz? No pięknie. Nie chciałem tego, sorry stary. Ale to dla wyższych celów. Ajajajaj. Heads up, Sam. The police are pulling back from your location. O, wspaniale. Any idea why? I'll tap into their Como to find out. A może to nie jest policjant? Zorientowali się. Właśnie mu nie pomagają. Jak out? Chodźże tu. Daleko jeszcze będziesz... Ja też go widzę, no... He's headed for the parkway, Sam. Dziewczyno... Nie, nie zgubię go. Sam, are you all right? In theory. Put it into practice. There are multiple third echelon squads converging on your position right now. What about the cops? Third echelon called them off when they rolled up the shooter. Then the gloves are off. I need a ride out of here. The Secret Service agent who brought you in is on his way to extract you. But until he gets there, you're on your own. No pięknie. Wypadałoby stąd jakoś wyjść. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Powiem wam, że teraz zacząłem się troszeczkę denerwować, bo nie mam gdzie uciec. A przynajmniej nie mam gdzie uciec w takie bardzo fajne miejsce. A wiecie, co mi przypominało to, że taki koleś zlikwidował coś, zrobił jakąś brudną robotę na zlecenie kogoś, a ten ktoś oczywiście go później zabił. Na przykład w taki sposób, że wsiadł do samochodu i samochód wybuchł. Ostatnio oglądałem co? Ostatnio oglądałem nie Kod Da Vinci, tylko drugie. Anioły i demony. O właśnie. To tam była taka opcja. Panie? Tak, Anioła i Demona, no. Przyjdzie tu ktoś? Przyjdzie ktoś do kibla?
Czy ja mam ich wszystkich zlikwidować, czy mam czekać na kogoś, bo ja już... Ojejku, nie chciałem strzelić. No cóż, nie ma tutaj nikogo. Sam, a second wave of operatives is on its way. No druga fala? Jak ja tej jeszcze nie zniszczyłem? No. Tak, słyszę cię. Ojejku. Myślę, że jak tutaj wejdą, to będzie przesrane. No. Ciekawe, czy wpadną na to, że mogę się w kiblu schować. Ale są blisko chyba. Najlepsze jest to, że ani jednego agenta jeszcze nie widziałem. No. To mnie zaczyna zastanawiać. Gdzie oni chodzą? Gdzie oni chodzą? No tutaj nikogo nie ma, no. Ludzie, złoci. Czy ja mam czekać na jakieś wsparcie? Hello? Wiecie, co mi tutaj... No wspaniale. I co mi z tego? Chyba myślę, że muszę poczekać, aż te wszystkie fale przyjdą. Będą mnie szukać, prawda? Nie znajdą mnie, a ja później muszę stąd uciec. Co? Fuck dammit. Ja nic nie zrobiłem. O, to są te fajne krany, pod które się podkłada ręce i woda sama leci. Tylko szkoda, że się nie da ustawić. Bathroom, ojej. To chyba tutaj przyjdą. Nie da się zmienić, zazwyczaj... wody chodzi o temperaturę. No. O? Jakieś... Dobra. On the bridge behind the cafe. Go. Czyli muszę teraz stąd po prostu wybiec. I to jest tam. 15 metrów to nie jest daleko. Ale mam... Ojejejejejejej. No przecież próbuję. Staram się. No. Nawet byłem blisko. Hausa. Shows you how much Sam changed that he would even think about going after Third Echelon. He'd been a company man, loyal to the bone. But now, here he was, ready to rip the guts out of the beast. The building's weakness was in the power supply. The main feed and primary backup ran through the basement parking garage. With a little C4 in the right places, Sam could cut the power to the building long enough to slip inside Third Echelon. That was good enough for Sam. He was going in, and he wanted them to know he was coming. Sam, are you in the garage? I smell like a spare tire. It was the best way. Now I need you to use the C4 you packed to take out the building's primary and secondary transformers. Do it simultaneously when you reach the front desk, and you'll have a short window before the emergency power puts security back online. They're both on the parking level, right? Right, but in two separate rooms. And don't be seen or they're gonna seal the security doors and you're done. And don't give those surveillance cameras a show.
Aha, rozumiem. Czyli mamy się. Mamy nie dać się wykryć. Uważaj na kamery monitoringu. Jeśli któraś cię wykryje, placówka zostanie zablokowana. Nie będziesz w stanie dotrzeć do sztabu Wydziału Trzeciego. Wspaniale. No dobra, ale wiecie co? Poczekajcie chwileczkę. Ja tylko muszę się przenieść i wziąć moją jaszczurkę. Tak, biorę ją właśnie teraz sprzed drzwi. Jeżeli by ktoś otworzył mnie drzwi, to by ona by dostała w główkę. Dlatego, droga jaszczurko, idź sobie tutaj. O, dobra. Sorki, już jestem. I sobie kucakiem idziemy. Podłóż C4 w pomieszczeniu transformatora. Gdzieś tam. O, da się tutaj wejść. Wspaniale. I jeszcze się wespniemy. Ale nie, nie biegaj sam. No. Proszę panów, możecie stąd iść? Dlaczego oni mają takie gany? Myślicie, że jakbym ich rozwalił, to by było źle? Oni rozmawiają coś o Samie Fisherze. No i znowu, patrzcie. Patrzcie, ile jest tutaj światła. Mi się to wybitnie nie podoba. No ale cóż, i dlaczego ten jeden facet... Oj, już chyba sobie poszedł. Tak, poszedł sobie, dobra. A ciekawe, czy da się na niego zeskoczyć. A, polazł sobie gdzieś. No dobra, mniejsza z tym. Chciałem sprawdzić, czy po prostu da się wykańczać ich, ale tak właśnie po cichutku. Co tu się dzieje? Jejku. Użyję mojego zaawansowanego iPoda, żeby sprawdzić, czy nic tam nie ma. Ojojoj, to jest chyba jakaś kamera. Get a move on, Sam. My contact on the inside just sent me a text. Security's looking for him. He's a techie named Charlie Fryman. And before you ask, yes, I trust him. Well, that's good enough for me. No to wspaniale. Where is he? Near the server room. Get to him before security does, or he won't be able to help you. No oczywiście, to jest blokada, prawda? Nie możemy tutaj przejść. No co za niefart. Obydwie rzeczy są chyba troszeczkę niżej. Z tego co widzę. No dobra. Wiecie co? Opuszczę się troszeczkę niżej. I spróbujemy tu obejść to wszystko. O, cały czas będąc w cieniu. Tylko ten pan mnie tam nie przeszkadza troszeczkę, bo... Bo po prostu on ma latarkę. Jakby nas wykrył, to by było troszeczkę źle. Nie. Przeszedł sobie, dobra, idziemy dalej. I cały czas w cieniu, kochani, cały czas w cieniu. Tu nie było cieniu. No ale mniejsza. Mamy wskoczyć, a nie przeskoczyć, no dobra. Da się coś tutaj jeszcze zrobić? Na przykład wejść z powrotem na górę? Da się. Tylko tak, tylko teraz pytanie, czy uda mi się... Tak, wspinaj się do góry. I jest, pięknie. Dziękuję. Jeszcze tutaj? O, myślę... Jejku! O, było blisko. Dobra, idziemy tutaj. I tutaj jest pierwsza lokacja do podłożenia C4. Opuść się sam. No rzeczywiście, ale zawisnąłeś. Trzeba było, jak nic. Dobra. Pierwsza lokacja jest. Teraz szukamy drugiej lokacji. I ona na pewno będzie gdzieś w strasznie głupim miejscu, do którego nie będziemy mieli łatwego dostępu. Na przykład tutaj jest kamera jakaś? Chyba nie ma. No dobra, no ale jak otworzymy drzwi, to się przekonamy, co tutaj się dzieje.